Najbliższą sobotę rundę wiosenną zainaugurują piłkarze częstochowskiej Skry. W pierwszym meczu zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław. Prezes Artur Szymczyk chciałby, aby drużyna spisywała się jeszcze lepiej niż na jesieni, ale nie wywiera na swoich podopiecznych żadnej presji. Nie ma na pewno presji awansu, bo tutaj myślę, że będzie bardzo ciężko nawiązać walkę z GKS-em Jastrzębie, który widać, że chce tego awansu i chyba zbudowali odpowiedni budżet i kadrę zespołu, że stać ich na to. Ale na pewno bym nie pogardził lokatom na podium, czyli drugie, trzecie miejsce, to na pewno byłbym zadowolony z postawy zawodników i trenerów. Na pewno chcielibyście, żeby takim znakiem rozpoznawczym Skry była gra wychowankami, prawda? Stawiacie przede wszystkim na swoich, bo szkolenie młodzieży macie na bardzo wysokim poziomie. Tak, to jest nasz główny cel, nad którym pracujemy od kilku lat i mam nadzieję, że w perspektywie trzech lat 80% kadry pierwszego zespołu to będą wychowankowie. Nie powiem, że to będzie 100%, bo nie zamykamy drzwi też dla zdolnych zawodników z zewnątrz, czyli choćby tutaj z terenu Śląska, ale jakby 80% zakładamy, że to powinni być wychowankowie klubu. Na przedwiosennej konferencji prasowej klub z Loretańskiej odwiedził prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który podkreślał szkoleniowe znaczenie Skry dla rozwoju adeptów piłki nożnej. Już dzisiaj mamy przykłady, gdzie wychowankowie Skry są zapraszani do najlepszych klubów światowych na testy. Miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie więcej i to też odbije się na wynikach sportowych samego klubu. No właśnie, ja rozmawiałem z Mikołajem Biegańskim parę dni temu i on mi powiedział, że był w szatni Manchester United, rozmawiał z piłkarzami Manchester United, między innymi ze Zlatanem Ibrahimowiczem. On się go spytał, skąd jesteś, on powiedział, ze Częstochowy, że gra w Skrze Częstochowa. No to już tacy piłkarze, chociażby jak Zlatan Ibrahimowicz, już słyszą, że jest taki klub jak Skra Częstochowa. Tamto środowisko już wie, że jest takie miasto i że jest taki klub. Ja się bardzo cieszę sukcesami młodych sportowców z Częstochowy. Jeżeli właśnie nasz młody bramkarz jeszcze udałoby się, żeby zaczął grać w Manchesterze, to na pewno też otworzy, przetrze drogę dla wielu sportowców, którzy pozbędą się kompleksów i będą chcieli i mogli startować w Europie i szerzej, bo uwierzą, że to jest możliwe. Początek meczu z rezerwami Śląska na Lorecie o godzinie 17:00. Na pierwszych 30 kibiców, którzy przyjdą na stadion, czeka ciepły posiłek.